Dzień dobry, witajcie. Spotykamy się dzisiaj przy pojeździe, który być może już kiedyś widzieliście. Jest to Kia Ceed z jednostką napędową 1.6 CRDi w dieslu, 115 koni. Chcę poruszyć pewną kwestię, ponieważ jest to jednostka 1.6 silnik. Z tego co zdążyłem zauważyć, usterka powtarzająca się bardzo często, stwarzająca delikatne problemy. A problemem tym jest falowanie obrotów, delikatne poszarpywanie. Natomiast jest uwarunkowane czym? Otóż uwarunkowane jest to temperaturą zewnętrzną, która w okolicach 15 stopni temperatury zewnętrznej powoduje, znaczy może temperatura nie powoduje, natomiast przy temperaturze takiej zaczyna się delikatne szarpanie tego silnika w momencie dogrzewania, czyli jak silnik zaczyna łapać temperaturę. Nie mówię jaką, ze względu na to, że tutaj rozbieżności są różne w zależności od mapy. I z tego co widzę, problem jest bardzo często poruszany. Jedni ludzie wymieniają czujniki, inni szukają dziury w całym, że tak przysłowiowo powiem. Niektórzy czepiają się turbiny, niektórzy próbują jakieś zbędne rzeczy w instalacji szukać. Otóż rzecz jest w ten sposób zaobserwowana, że 15 stopni temperatury zewnętrznej to jest powietrze, które zostaje rozpoznawane nie przez czujnik temperatury zewnętrznej, jeśli chodzi o wewnętrzny układ samochodu, natomiast jest rozpoznawany przez nasz MAF sensor zintegrowany z czujnikiem temperatury powietrza zasysanego. I otóż sytuacja wygląda w ten sposób, że może się zdarzyć sytuacja tego typu, że przy tej temperaturze zewnętrznej, czyli może nie jest to konkretnie 15 stopni, są to okolice 15 stopni, sterownik silnika próbuje błędnie wysterować sobie klapy wirowe i może się okazać sytuacja taka, że czasem wyrzuci Wam błąd na przykład wysterowania klap wirowych, co często gdzieś tam może zmusić kogoś do wymiany tego siłownika. Otóż jest to zbędne ze względu na to, że ten silniczek, siłowniczek jest wysterowywany na podstawie tego, co zrobił sterownik, a sterownik robi to na podstawie tych parametrów, które widzi. A jak wiecie bardzo dobrze, pierwszym elementem układu całego, od którego zaczyna silnik sobie robić pomiary, jest właśnie ten nasz MAF sensor, ze względu na to, że to on mierzy sobie temperaturę zewnętrzną, mierzy sobie ciśnienie atmosferyczne i jednocześnie przepływ, czyli masę powietrza dostarczaną do silnika. A jak wiecie, że na podstawie temperatury zewnętrznej, temperatury masy, temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego i tej ilości tego powietrza jest, kurde, za dużo zagmatwałem. W każdym razie masa powietrza, temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne to są trzy czynniki, które wpływają na dawkowanie, czyli na wysterowanie naszych wtryskiwaczy. Dla eksperymentu mogę od razu powiedzieć rzecz taką. Jeżeli kiedykolwiek spotkacie się z tego typu problemem, to w pierwszej kolejności, jeżeli macie pojazd z działającą klimatyzacją, dlaczego mówię z działającą? Dlatego, że może się okazać, że nie macie gazu, bądź na przykład ten czujniczek, który jest tu zamontowany, ma jakiś tam błąd, nie? Wtedy klimatyzacja wiadomo, że się nie załączy, ale generalnie przyjmijmy założenie, że Wasz układ klimatyzacji działa, to w tym samochodzie po naciśnięciu guzika klimatyzacji problem może się okazać, że on zaniknie. Natomiast rzecz jest jaka? Może być to o tyle ciężkie do wychwycenia ze względu na to, że będziecie musieli to zrobić sobie na kilka tur, ponieważ temperatura zewnętrzna 15 stopni to jest określony moment, czyli w tym momencie akurat przy określonym obciążeniu silnika, określonej temperaturze silnika i temperaturze zewnętrznej pojawi się te kilka szarpnięć w okolicach tam powiedzmy 1800 obrotów, czy powiedzmy gdzieś tam coś tam delikatnie innego. I tutaj naprawdę nie będzie to turbina, nie będzie to jakieś tam inne rozwiązanie, tylko w tym momencie akurat przy tym obciążeniu będzie błędne wysterowanie dawki,
A dawka, jak wiecie, jest na podstawie masy powietrza, a masa powietrza będzie błędnie podawana, ponieważ ten siłownik się będzie uchylał i w ten czas jest błąd masy powietrza zakładanej względem aktualnej i następuje po prostu takie błędne koło, ze względu na to, że tak nasz sterownik naprawdę nie wie, co zrobił. On wie tylko to, co ma wpisane w soft, to, co sobie sczytuje z mapy. I od razu powiem Wam rzecz taką. Jeżeli Wam wyjdzie na to, że po wciśnięciu tej klimatyzacji problem znika, może być sytuacja taka: jedziecie, macie szarpnięcia, wyłączycie tę klimatyzację, ale ten moment szarpnięcia, który jest dla danego obciążenia silnika, już w dniu dzisiejszym nie wróci, więc będziecie musieli ten zabieg sobie powtórzyć po raz kolejny, jak Wasz silnik ostygnie, bądź poczekacie na temperaturę zewnętrzną taką w tej okolicy i włączycie sobie tę klimatyzację przed, już za czasu. Czyli silnik, jak jest zimny, nierozgrzany, i w ten czas, jeżeli nie zaobserwujecie tego, to będzie znaczyło, że macie zwiększone dawki paliwa, a zwiększone dawki paliwa powodują to, że tego szarpnięcia już w ten czas nie ma. W każdym bądź razie powiem rzecz od razu taką: nie szukajcie dziury w całym, ze względu na to, że jest to wada, bym przyjął, błędnego oprogramowania, które błędnie monitoruje temperaturę powietrza względem parametrów silnika i następuje takie błędne koło, które powoduje właśnie te kilka szarpnięć takich uciążliwych, upierdliwych. I bez względu na to, czy to macie SIDA, czy to macie jednostkę, czy pojazd, który się porusza z taką samą jednostką, ale jest z może nie inną marką, tylko jest zupełnie inne wodzie, czy to będzie Sorento, czy to będzie, powiedzmy, Sorento, dobrze mówię, kurka? Nie wiem, w każdym razie Sportage na pewno, jeżeli tylko ma taką jednostkę, to ten problem może się powtórzyć bez względu na to, w jakiej budzie ten silnik siedzi. Po prostu jest to błędna mapa, którą należy skorygować, czyli podjechać sobie gdzieś do serwisu, bądź przeżyć cierpliwie temperaturę 15 stopni i sobie później jeździć dalej. W każdym bądź razie wiem, bardzo często, gęsto ludzie, którzy sprzedają samochody, potrafią zakamuflować ten temat, włączając klimatyzację. Wiedzą, że coś tam się dzieje niepokojącego w tym silniku. I co robią? Sprzedają pojazd z włączoną klimatyzacją. Oczywiście posypie się już krytyka teraz tych, którzy handlują samochodami. No ale słuchajcie, no niestety, ja będę szczery i mówię, jak jest, ze względu na to, żeby pomóc, żeby się nie wszyscy dawali naciąć. W każdym bądź razie na pewno problem pojawia się bez klimatyzacji. Nie zawsze, od razu powiem, bo może się czasem okazać tak, że w danym momencie wy przeciśniecie samochód na niższych biegach i przeminęliście ten moment, w którym to szarpnięcie powinno być, i ono już tego dnia nie wystąpi. Ale jeżeli wystąpiło, to już będziecie wiedzieli. Jeżeli klimatyzacja wam kasuje, to znaczy, że macie za małe dawki, a jeżeli za małe dawki, to tylko i wyłącznie z błędnego wysterowania. I bynajmniej nie szukajcie dziury w całym, jeśli chodzi o kwestie siłownika, czasem elektrozaworu. Bo czasem ludzie też szukają, że elektrozawór pewnie daje ciśnienie nieprawidłowe, a może czujnik podaje błędne ciśnienie, a może masa powietrza, czyli nasz przepływomierz, który i tak nic nie daje. I spotkałem nawet wpis, który być może już się pokryje, że ktoś gdzieś kiedyś wymienił czujnik w skrzyni biegów, który odpowiada za bieg wsteczny. No ba! Moje gratulacje, jeżeli po czymś takim udało się komuś usunąć. Życzę takich usterek, oby były prostsze jeszcze do rozwiązania, jak wymiana czujnika w skrzyni biegów. W każdym bądź razie, być może pomogłem tym filmem komuś. Póki co na razie trzymajcie się, do zobaczenia, nie będę wam zatruwał. A jeżeli macie podobne problemy, rozpisujcie, jak to w waszym przypadku wynikło i jak sobie z tym poradziliście. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.